Maciej Gostomski po blisko 7 latach powraca do Bytowa. Powiedz, dlaczego ponownie związałeś się z naszym klubem? No dokładnie tak, 7 lat temu wyjeżdżałem wtedy do Lecha Poznań szukać przygód gdzieś wyżej. No taka jest piłka, czasami nie idzie wszystko po myśli tak jakby się chciało i też po nieudanej przygodzie w Norwegii zeszłego roku i tutaj klub podał mi rękę, żebym przyszedł, żebym się odbudował meczowo, bo w tamtym roku no jednak mało występów miałem i chcę tutaj pomóc i też klub chce mi pomóc, także przychodzę tutaj, żeby oczywiście walczyć o skład, no i żeby swoją dobrą grą też udowodnić, że potrafię grać. No i oczywiście no, zawsze miło wspominałem Bytowie i bardzo się cieszę, że tu jestem. Kiedy odchodziłeś 7 lat temu, też była to druga liga, teraz też ją mamy, ale to chyba już jest inna Bytowia, zwłaszcza pod wieloma względami. No tak, no ja pamiętam jak tu przychodziłem, to był świeży amas po trzeciej lidze i nie było jeszcze tak naprawdę tutaj stadionu, otoczki, tego wszystkiego, ten budynek się dopiero budował, więc bardzo dużo na plus się rozwinęło, tak? Mamy kolejne nowe boisko, są trybuny, organizacja od środka, jakby wszyscy dojrzeli do tego, tak? Poprzez tą całą pierwszą ligę, dojrzeli do tego profesjonalizmu, który powinien być i na dzień dzisiejszy bardzo dobrze to wygląda i tak jak mówię, ciężko pracujemy, ja dam sobie wszystko, żeby wrócić do tej pierwszej ligi. Kiedy odchodziłeś z Bytowia, odchodziłeś do Lecha, potem zostałeś mistrzem Polski, zagrałeś 75 meczów w Ekstraklasie, ale wydaje mi się, że jeszcze chyba jesteś głodny tych sukcesów. Tak, no ten ruch do Lecha tutaj z Bytowi to też było troszkę ryzyko dla mnie, bo też nie byłem, jakby też nikt nie obiecywał mi, że będzie wszystko wspaniale w Ekstraklasie, że będę grał i troszkę zaryzykowałem, ale wtedy byłem pewny siebie. Wiedziałem, że chcę czegoś nowego zobaczyć, posmakować, także wtedy to się udało. Tak się jest, 75 spotkań, Mistrzostwo Polski też, wiele innych sukcesów. No ja nie powiedziałem jeszcze, nie postawiłem tej kropki. Zobaczymy, na razie pracujemy, skupiam się tutaj, żeby jak najlepiej się przygotować do rundy rewanżowej. Jak najlepiej grać w tych meczach i zobaczymy, co będzie w lato. Mamy bardzo fajny skład, mamy dużo młodych chłopaków, mamy też doświadczonych zawodników, więc wydaje mi się, że ten miks jest bardzo fajny tutaj. I tak jak mówię, duży sztab szkoleniowy, bardzo doświadczony, więc wszystko w naszych rękach, nogach, głowach, żeby zrobić ten awans, wrócić może do pierwszej ligi, a później w lato zobaczymy. Czuję się bardzo dobrze, czuję się młodo, nie mam zamiaru kończyć, chcę jeszcze grać, także jakbyśmy popatrzeli też na bramkarzy, którzy grają w Ekstraklasie, to już są pod 40, ja dopiero 30 zacząłem, także miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok i uda się wrócić do Ekstraklasy. I tego Tobie życzę, dziękuję bardzo.